Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle, bo porozmawiamy o kadrze, która już była w klubie, tak? Powiemy kto odchodzi, kto kontrakt z Wisłą Kraków przedłużył, bo myślę, że dzisiaj nie będzie stricte transferów, tematy transferowe pojawią się w kolejnym materiale. Tak przypuszczam, bo jest taki jeden hiszpański temat, który nie będę zapeszał, ale generalnie jest coś na rzeczy. Także tutaj się na tym bardziej skupię. A dzisiaj skupiamy się na obecnej kadrze Wisły Kraków. Zacznę może od młodzieżowców, bo myślę, że to jest nasza przyszłość, ale to bardzo króciutko. Kamil Broda zostaje z Wisłą Kraków na kolejny rok. No bramkarz, którego warto inwestować, na pewno zdolny i jeszcze młody, także myślę, że no on ma trudną sytuację ze względu na to, że no wiadomo, ciężko mu jest grać w tych meczach, bo no mówmy się, no rywalizacja jest między Buchalikiem a Alisem, no i no gdzieś tam ten Broda jest jako ten trzeci, więc no musiałyby się naprawdę, no makabryczny sezon pod kątem bramkarzy musiałby się stać, żeby Kamil Broda awansował na jedynkę, a nawet dwójkę, no bo nie jest to pierwszy wybór, jest jeszcze młodym zawodnikiem. Więc ja w niego bardzo wierzę, bo uważam, że jest to bardzo zdolny chłopak, ale musi jeszcze troszkę popracować nad swoimi umiejętnościami i myślę, że będzie szedł do góry. Ten piłkarz jeszcze nie pokazał nam, znaczy ten bramkarz nie pokazał nam wszystkiego. Również kontrakt z Wisłą przedłużył Ojo Kowalski, no piłkarz, którym się zachwycaliśmy w sezonie jeszcze poprzedniejszym, nie tym co był, tylko jeszcze wcześniej, no bo akurat w tym sezonie za dużo okazji nie miał, dosyć mało szans dostał, zważywszy na to, że był większość tego sezonu kontuzjowany, więc niestety nie mógł pokazać swojego rozwoju, jak się rozwija, ale myślę, że Wisła to jest dobre miejsce dla niego, także również cieszę się z tego ruchu. On był dosyć oczywisty ten ruch, ale wiadomo, zawsze fajnie. Dawid Szot, no to jest piłkarz, który jak już gra, no to pokazuje jakość. Naprawdę pokazuje jakość. Czasem popełni błędy, oczywiście jak to młodzieżowiec, ale też potrafi zachwycić, więc Dawid Szot również tutaj w Wiśle Kraków zostaje. Zostaje również Lukas Clemens. No jest to pewne, jak jest ten chłopak w formie, to jest gwarancja jakości. To jest gwarancja jakości. Także tutaj jak najbardziej cieszę się z tego posunięcia Wisły, bo jest to piłkarz, który się sprawdził. Nie byłem entuzjastą jego transferu, pamiętam jak przychodził. No bo umówmy się, sportowo jakby no nie miał jakichś argumentów, tak? Pewnie finansowo to się ten transfer się zgadzał, tak? Bo to było takie przejście, że przychodził Bulliga i przychodził Clemens jakoś, prawda? A my musieliśmy oddać Imaza i no Arsenicia nie, ale Imaza, za Imaza tak, była to taka jakaś forma też weszła w transfer, tak? Jagiellonia pozbyła się dwóch zawodników, których nie chciała. No ale my, no Lukas Clemens na pewno jest postacią, która się wyrobiła i jakby raczej w tych podsumowaniach meczów Wisły Kraków raczej go częściej chwaliłem niż krytykowałem. No oczywiście jak cała obrona grała słabo, no krytykowałem, ale on był taki, miał taką opinię i ma cały czas, że on się wyróżnia wśród tej obrony. Może, że ta obrona nie jest za mocna oczywiście, ale jednak Lukas Clemens jest wyróżniającą się postacią w tym bloku defensywnym Wisły Kraków. No i przedłużył kontrakt Rafał Boguski. Słuchajcie, no gdyby ode mnie to zależało, no to pewnie bym z nim nie przedłużył kontraktu, bo piłkarsko to już nie ten etap, to nie już jest za słaby troszkę na ekstraklasę. Ale trzeba, jeśli on już przedłużył ten kontrakt, no to trzeba popatrzeć na to, jakie to ma plusy i minusy. No jak powiedziałem, minusem jest na pewno jego już stan piłkarski, tak? No jest słaby. Ale pod kątem fizycznym myślę, że nie możemy się jakoś specjalnie przyczepić. No bo fizycznie Rafał jest w dobrej formie. Te właśnie statystyki biegowe ma naprawdę na wysokim poziomie. Też jakby kontuzje go nie łapią. Też nie wiemy, na jakiej zasadzie jest ta umowa. Może się okazać, że ta umowa jest też lepsza dla Wisły, tak? Pod kątem finansowym. Także, bo myślę, że na pewno Rafał Bukulski nie dostał jakiejś podwyżki, tak mi się wydaje.
Więc myślę, że no nie wiem, no wiadomo, z drugiej strony wolałbym, żeby no, na jego miejsce ktoś inny przyszedł, ale z drugiej strony też mało też takich zostało piłkarzy typowo wiślaskich, tak? Jakichś Wiślaków, którzy... No Rafał Boguski no Wiślakiem jest i zawsze będzie. Ja go bardzo szanuję za to, że przez tyle lat gra w Wiśle, przez tyle lat jakby też w tych trudnych momentach klubu nie zostawił, zawsze był wierny. Tak naprawdę od 2006 roku gra w Wiśle, tam oczywiście z małymi przerwami, nie, chociaż nie, chyba nawet nie było przerw, jak była to chyba jakaś jedna, ale w każdym razie od 2006 roku kojarzony jest z Wisłą Kraków i jest naprawdę zawodnikiem jak najbardziej, którego bardzo szanuję, tak, którego bardzo szanuję i jakoś, powiem szczerze, trochę się tego spodziewałem, że tak się stanie, że Rafał przedłuży kontrakt z Wisłą. No myślę, wynika to z tego, że nie będzie za dużo zawodników, ta kadra nie będzie nagle większa, tak, jeśli chodzi o ilość piłkarzy. Ona będzie może trochę bardziej jakościowa, ale nie będzie na pewno większa, więc przedłużenie kontraktu z Rafałem Boguskim, który raczej kontuzji, jak mówię, nie ma, jest może nie najlepszym pomysłem, ale jakiś pomysł to jest. Ma to jakieś, wiecie, ma to jakieś uzasadnienie. Aczkolwiek nie ukrywam, że nie jestem przeszczęśliwy z tego powodu, prawda, że Rafał będzie z nami na w kolejnym sezonie. No ale cóż, taka jest decyzja klubu i trzeba tą decyzję uszanować. A kto odchodzi? Kto odchodzi, co już jest wiadome, odchodzi Kamil Wojtkowski. Słuchajcie, no Kamilu raczej myślę, że to, co chyba jest takim idealnym podsumowaniem, że większą karierę zrobił na Instagramie niż w Wiśle, bo niestety taka smutna jest prawda, no Kamil cudownie nie zwojował, no odchodzi jako jakiś tam talent wciąż, bo ale chyba jednak troszkę problem głowy, to przede wszystkim zadecydował o tym, no głowa u niego nie działa w najlepszy sposób, może teraz troszkę ta świadomość się zwiększyła, ale wciąż to nie jest jakiś bardzo dobry poziom. Jeśli chodzi o jego umiejętności, są duże, ale to się nie przekłada na taką technikę użytkową. Nie potrafił. Piłkarz, myślę, że jednak mimo wszystko rozczarowanie. Był 3 lata w Wiśle chyba, także no jednak nie ukrywajmy, no troszkę więcej oczekujemy od gościa, który jest talentem, jest 3 lata. No oprócz jakichś tam pojedynczych spotkań, to dużo nam Kamil nie pokazał, cudów nam nie pokazał. Życzymy oczywiście powodzenia w nowym klubie, no ale tutaj dużo pracy przed nim, bo Wiśle naprawdę tutaj no nie osiągnął tego chyba, co mógł, bo mógł zdecydowanie więcej, ale to troszkę myślę, że to była też jego wina, bo mówię, ta jego głowa nie działała najlepiej, gdzieś tam nie traktował swojej pracy tak naprawdę poważnie, także spóźniał się na treningi, także no to jednak gdzieś tam budowało pewne też napięcia z trenerami i to było widać, no Maciek Stolarczyk początkowo nie chciał mu dać szansy, w sensie w tym kolejnym sezonie, no zlitował się, bo była poważna rozmowa z Kamilem, bo faktycznie on był jeszcze wtedy uważany i też, wiecie, kwestia młodzieżowca, tak? No bo gdy on jeszcze był młodzieżowcem, no to miało jakiś sens, tak? Żeby w niego inwestować. Ale w tym momencie on już młodzieżowcem nie jest, więc jego już taka przydatność jest jeszcze mniejsza niż była, więc no musiałby się piłkarsko bronić, a on niestety piłkarsko się też nie za bardzo bronił. Także oczywiście życzymy powodzenia, dziękujemy za te trzy lata gry w Wiśle. No i cóż, no tak się historia Kamila kończy. Dobrze, no słuchajcie, no tak wygląda kadra. No czego jeszcze nam brakuje? No brakuje nam na pewno jednego napastnika. Zobaczymy co z Alonem Turgemanem, bo to będzie kluczowe. No brakuje nam też takiej dziesiątki. Brakuje nam przede wszystkim stopera, to o tym trzeba powiedzieć. Stopera nam na pewno brakuje.
Brakuje nam też w sumie lewego obrońcy. Byłoby fajnie, gdyby lewy obrońca jakiś się znalazł, ale oczywiście lewy obrońca to jeszcze nie jest must, bo tam jeszcze nie ma takiej biedy na tej pozycji. No ale stoper faktycznie jest musowy, moim zdaniem, bo opieranie defensywy na Janickim i Klemensie jest jednak troszkę niepoważne, więc moim zdaniem fajnie by było, gdyby właśnie do Klemensa dołączył na przykład jakiś fajny środkowy obrońca, który będzie zawodnikiem, który będzie naprawdę pewny. No trochę szkoda, że na przykład ten Ebert odszedł, nie? Bo wydaje mi się, że on mógłby, on, to by było realne wzmocnienie i generalnie no to jest gość, który się już sprawdził w naszej lidze, więc tak naprawdę no mogliby tym grać, tak? Byłby ten Janicki, zawsze byłby ten element rywalizacji i wtedy w ogóle byłaby inna sytuacja. No nie ma tego Eberta, no i trochę jest taki... No taki, no ja się trochę boję o tą defensywę, bo wciąż ta defensywa, no nie zapominajmy to, co oni robili, nie? No to, to nie da się tego tak, wiecie, no nagle Janicki, no nie będzie w każdym meczu grał wspaniale. Tak samo Klemens, zdarzą mu się na pewno gorsze spotkania i może być wtedy słabo, także trzeba się nad tymi rzeczami zastanowić. Dobra, to wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach. Chętnie podyskutujemy, chętnie tutaj z Wami no, porozmawiamy sobie w formie oczywiście pisemnej. Dziękuję Wam oczywiście za ostatnią aktywność. No, no przyznam szczerze, no jestem zszokowany, ale cóż, no to mnie tylko cieszy, że podoba Wam się, podobają Wam się moje filmy. Ten film może troszkę wyszedł inaczej, pewnie wielu z Was życzyłoby sobie tutaj jakiegoś transferowego bum bum. No ale niestety no taki jest okres, że też czasami trzeba przeczekać. Są pewne informacje, ale one jeszcze nie są takie sprawdzone, nie są doprecyzowane, nie są aż tak pewne, żeby o nich nagrywać film. Więc oczywiście troszkę musicie poczekać na jakieś transferowe fajerwerki, ale oczywiście dziękuję Wam jeszcze raz za aktywność i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!